Jest Kamil, no i tak, jest Kamil. Mamy to. Turbo, turbo ze strzałem. Jest! Nie? O Jezu, Mariusz, człowieku. Kamil, glik, Kamil. Gol sezonu. Boże święty, Maciej Gajos, Jakub Łukowski. No i witamy ponownie. Jeśli chodzi o nasze możliwości, to są one przeolbrzymie, natomiast... La Liga styl życia, tak? 2 punkty do strefy pucharowej, 3 punkty do strefy spadkowej. No w lidze jest tak sobie. Jest to miejsce 11. Rozegrane mecze 8. A to niełatwe. Straciliśmy 15 bramek, to sporo jak na 8 meczów. Solidnie. Polski procent taki. 3,5 miliona złotych praktycznie zarobiłem. Mam nadzieję, że kiedy mnie zwolnią z Barcelony, to będę mógł kupić jakiś klub sobie po prostu. Największa wydana kwota, Jakub Kiwior, 105 milionów. No tak. Była wyższa oferta za Gostomskiego. No nie nasza wina, że to się nie udało zrealizować. Trzeba kierować protesty, listy, wściekłe psy do Laporte. Hetafe u siebie, mecz ligowy. Jeszcze miał posadę, prawdopodobnie. Sobociński na asekurację, okej. Okay. Puchacz, Bellerin. Małysz. Gramy dzisiaj Małyszem, tak? Co jest z Pudzianem? On jest zarejestrowany w ogóle? Pudzian dochodzi kontuzja do siebie. Cały czas. Tak. Złamanie kości jarzmowej. No, nie, trudno, no. Kość jarzmowa, to jest, żeby Mariuszowi przeszkadzała w grze. Niepotrzebna jest kość jarzmowa właściwie. Busquets cofnięty, rozgrywający. Dobra, kto nam tutaj zrobi krzywdę? Ja się boję Arambarriego. Kurde, Borja Maroal, ja go znam nawet. Maksimowicz, kurde, też kojarzę. No niedobrze. A na ławce Stefan Mitrowicz. O nie, dramat. Jeśli zagrać to jak ostatnio, to będzie dobrze. Pamiętamy ten wielki mecz z Dynamem. To było wielkie zwycięstwo. 4-1, ale było pięknie. Okej. Okay. Dobra, bierzemy. Liga hiszpańska. Jest Sawicka na ławce, Małysz w bramce. Wypełniony po brzegi Cup Nou. Kurczę, już patrz, tylko punkt już straty. Już awans w tabeli, proszę bardzo. Do Real Vallecano. Może trzymać ten remis jednak właściwie. Jeszcze raz. Mierzejewski mógłby grać lepiej, nie sądzisz? Mógłby. Nie, dobrze. Nie, ale patrz, Sobociński tu jest. I jest Mierzej. Proszę, jak wysłuchał. Wziął i okiwał. Nie przekonujemy ten Mierzej. Trzeba sprawdzić, jak on tam wygląda w tych meczach, bo może jakiś Dąbrowski jednak bardziej to ogarnie. Dobra, jest tutaj. O, Gajos już kartka, ale to jest piłkarz. Trzeba. Prawda, zobacz. No już asystema. Nie no, Gajos jest najlepszy. Tak jest. Asystanka jest również wszystko. Gajos, która to jest asysta? 7 już jego w tym sezonie. Albo i... Nieprawdopodobny jest Gajos. Patrz, gdyby on był w lepszym otoczeniu, a nie w tej Lechii. Fu. Ale zobacz, no taką sytuację, że lewy to pustaka, no to już nic nie musiał zrobić, no to jest właśnie Maciej Gajos. Dołożył szuflę. Szuflę dołożył, jak Lewandowski, no to właśnie. I no proszę, i piąte miejsce, to wygląda. To jest to. Puchacz, Maciej Mierzejewski z asystą. Dobrze, walczy. Od razu. Nie wiem, czy to on asystę, czy tam ktoś... Nie, jest. Wygrałówkę. No dobra, niech ci będzie, ale wciąż jestem za Dąbrowskim. Cześć, zobaczymy jeszcze tutaj w powtórce, ale... Tak, Puchacz. Z Arambarrim, no to jest... Puch, jak wyskoczył. Pięknie. Kurde, Lewandowski naprawdę zostanie królem strzelców, to jest niemożliwe. Aż ich pochwalę. Panowie, jestem zbudowany. Piąte miejsce. Co prawda nikt nie grał jeszcze meczów poza nami, ale... 3 punkty do Realu, tego się trzymajmy. Skurać. Gajos, no już bramka. Ależ on rozrzuca, Gajos do reprezentacji. Gajos jest stworzony do długiej piłki. Co? I... Karny. Karny? Gajos? No właśnie chciałbym... Czy lewy? Ten... No Lewandowski będzie miał hat-tricka, no, ale Gajos... Dobra. Gajosowi się należy. Najpierw nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Dobra. Dobra, niech strzela. Czekaj, no bo teraz... Jednak pewnie... Gajos? Ale pewnie już się nie uda, już jest za późno. Za późno, no. Tak. No o, nie, ty! Ajajaj, Gajos by to strzelił, no. Dlaczego Lewandowski ciągle tych karnych nie strzela? No, czy to jest jakiś... Bo nie może mu Gajos podać w tych, no tych rzutach karnych, tak? Bez podania Gajosa to nie działa. Tu... Kurde, żeby się teraz nie zaczęło. Nie, no właśnie, już się nerwowość wdała. Tak. Wszystko przez tego Lewandowskiego, jak zwykle. Nic nie gra. Tak, 2 gole z niczego. Ale zobacz, jaki pucharz ma. Gaz. Jak przez Gajosa, chłopaki. No, dawaj, Jaś. No, Mierzej. Jednak. Nie, no grają, jednak jest. Jest ekipa. Zalewski z asystą. Kurde, blade, nie, może wiesz, hula, to, może nas, hula to, co? Może nas nie zwolnią. Ej, z tym Ajaxem? Remis? W zasięgu. I Mierzejewski się broni w tym meczu. No. Może on miał bardzo rolę ustawioną, tak wiesz. 7 i 6, Lewandowski 9 i 2. Kurde, dobre oceny. Hat-trick Lewandowskiego.
Panowie, rzadko się trafiają lepsze połowy, naprawdę. Wydeptaliście ich trawę. To co, jakieś zmiany, żeby oszczędzić ludzi, czy jeszcze nie? Spokojnie, zdinamy. Dobra, dobra. Zapachniał remisem w pewnej chwili. Nie, ale tutaj... Borja Majoral? Ale no, ale małysz, no, ale tak... Telemark! Telemark! Ajajaj, to się jednak przydaje. To doświadczenie z Planicy, z Holmenkollen. Alena, kurde. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Widać, że Getafe nie tylko rozbija się o mur złożony z Małysza, ale też jest po prostu słabe. 11 punktów. Kurde. O, Adrian. Ciach, ale pięknie. To jest mecz Mierzeja. No to powinna być asysta Mierzejewskiego tak przy jest. Takim uderzeniu. To jest mecz Mierzejewskiego. Dobra, teraz już, można, tak, już dobra. Można oszczędzać. 4-0, elegancko. Co byś tam nawpuszczał? Ja bym chciał Łukowskiego. I Starzyński chyba już coś grał nawet. Tak? Ja bym chciał tylko Łukowski, żeby zagrał. A dobra. Co innego to już. Łukowski bardzo. Za kogo chcesz? Za Skurasia. Dobra. Łukowski. Generalnie takich ciśniemy, że ja bym chętnie prawił Starzyńskiego za Busquetsa. No. I cyk. I Starzyński na dyszce. Pach. Linety jeszcze się kuruje. Czy jesteś zmęczony? Getinger, tak. Zapuchacza, bo puchacz widzę zmęczony trochę. Tak. Bellerina też powinniśmy w sumie oszczędzać. No dobra, no to jest Jędza. Zadowolony z siebie, siedzi na ławeczce. Nie, Jędza też naprawdę dobrze wygląda. No kurde. Dwie co? Gwiazdki w Barcelonie mieć? To cztery dużo. Zmiany zrobiliśmy. Tak, dobra. Jedną zostawiamy. Tak. Już parę razy kończyliśmy mecz w dziesiątkę. Tak jest. No ciekawe, jak sobie teraz poradzicie, co? Pochwal. Tak. Proszę. Nasz. No i Getafe rusza do odrabiania strat. Ajajajajaj. Spokojnie, jest tam Jędrzejczyk. Strona Jędrzejczyka. Ale przypilnował. Nie, spokój. O, brawo. Pach, jak się grają. Z Getingerem. Jędza Getinger. Nigdy to jest nowy Cafu Roberto Carlos. Dokładnie. Zalewski. Ale rozegrał się, co? Ale piłeczka. Nie no, Zalewski. Robert. Roberto. Najgorszy na boisku. Robertone. Nie tak się umawialiśmy. To inaczej ma wyglądać. Ej, tego Robertone powinniśmy ściągnąć. Gdzie on grał? Ściągaj. Ale to dopiero... A Robertone, tak? Robertone, tak. Tego wiesz. Sugerujesz, że dotrwamy do zimy? No właśnie. Zobacz, Maciek. Maciej po prostu ośmiesza tą La Liga. No, bo ja na zimę miałem duże plany. Zieliński, Milik, Robertone teraz doszedł. Ale do zimy... Nie mamy już pieniędzy chyba na Zielińskiego, po tym jak wydaliśmy wszystko na Błonda. Zaraz Dembele, wiesz, odejdzie. Okay. Za pieniądze, za gruby szmal. No i sprzedajmy Konopiankę do Dnipra, nie zapomnij. A, naprawdę, 900 tysięcy złotych? Tak. Można a płaciliśmy mu pewnie milion miesięcznie, to jest duży zysk. Zejdzie z pensji. Ale długo akcję konstruujemy. A Getinger naprawdę ogarnia, zobacz jaki wziął. Pyk, Zalewski. Cyk, Gajos. Ależ puenta pięknego Gajos występu Macieja Gajosa. Gajos jest po prostu niesamowity. I nie trzeba było dawać mu karnego. On sam z siebie. Pach, pach. Wydawało się, że nigdy nie wyjdzie z cienia innych Gajosów. ale podjął rękawicę. Ciekawe, czy by zaprosił. Zalewski do zmiany, żeby siły oszczędzić? Dobrze. Czy Glik? Bo za chwilę chyba Liga Mistrzów, nie? Ten Ajax. No tak. Ale Sobociński gra. Widziałeś to? No kurde. Łukowski. To ale jest to. Wpadł. I Starzyński, ale gramy. 6-0 z Getafe. Nie spadniemy. Droga Katalonio. Nie spadniemy. Nie ma szans. Getafe spadnie. To co, jakaś zmiana na oszczędzanie sił? Tak, dokładnie. 76 minuta. A, trzeba play puścić. Dobra. Wiem, czy Zalewski, który ostatnio naprawdę jest w sztosie? Nie no, Glikson, zobacz. Nie czy żyje. Glik? Adaś Marciniak. Dobra. Łódzki duet. Mamy teraz na stoperze. Czyli nie będzie zaraz z tyłu jednak. Czwarte miejsce w tabeli. Wolałby zostać na ławce? No jest, wolałby zostać na ławce. Łatwe pieniądze, tu trzeba pobiegać, pomęczyć się. Ale wyjściówka jest za to. 6-0, czy jeszcze siódma? Nikola. Nie, no patrz, oni już nie mają prawego obrońcy, jak my w meczu z Olympiakosem. Stały pressing na Portu, tak jest. Honorowa? Konterka. Nie, spoko, patrz nasz duet stoperów, jak się ładnie przesuwa. Rzeczywiście. Ale się pięknie przesuwają. Korzystam we własnym polu karnym. Getinger, Starzyński, jeszcze kontra. Maciej Gajos, the magic ale touch. Szpiły, ja Maciej nie mogę. Gajos, the magic Klatuwa, touch. Pyk, i ale Łukowski. Co Łukowski o Boże zrobił. Święty. Gol o sezonu. Boże Święty. Maciej Gajos, Jakub Łukowski. Zobaczmy klateczka, to na powtórce. Cyk, pyk. Zobaczmy to na powtórce. Zobacz jaka piłka, jaki magic touch. Siup. Fu. 40 metrów i Łukowski to przyjęcie. Kierunkowo. Pyk, żonglerka. Siu. I leciutko. Bramkarz mnie. Łukowski naprawdę miał świetne wejście i trzeba nim grać. 7-0. Zadowolony pan Jakub Olkiewicz. Zadowolony. Ach.
szatnia. Panowie, ręce w kieszeniach. Dobra robota, podobało mi się, elegancko. Jak ważne jest to zwycięstwo? Bardzo ważne, nie zwolnią nas przez kolejny tydzień. Skóraś, interakcja, temat rozmowy, pochwal piłkarza. O, mamy minus 25 milionów budżet transferowy. To dużo. Sprzedaj Lamasję. No i do dzieła. Wielka Barcelona. Czas na mecz z Pamploną. Z Pamploną, z Atletico Pamploną. Nie wiem, czy będzie Jan Urban grał. Znaleźliśmy w starych jeansach 10 ziko. Dokładnie to jakiś tam, nie wiem, ktoś tam przelał jakieś 40 milionów za jakiegoś zawodnika. A to oznacza kolejne transfery, takie Ziggy Gordon. Witamy serdecznie. I w Pele van Amersfoort. Też witamy serdecznie. Muszę jedną rzecz zrobić. Pamplona. Chcę zobaczyć pierwszy skład. Kto tu jest taki podstawowy? Tak, Ante Budimir, kojarzę. Jan Urban. Urban. A jesteś pewien, że to jest ta Pamplona? Tak mi się wydaje. Tu jest jakiś Hernandez, Jacek Ziober. Są groźni. W Pamplonie jeszcze grał Ryszard Staniek. Już wiemy, kto będzie zdobywcą trzeciego gola. Kosecki chyba nie grał w tej ale grał w Atletico. Dobra, wystarczy. Polskie trio, gramy polski mecz. Polskie derby. Tak, najlepszy Jan strzec. Urban, najwięcej Jan asyst, Urban. Jacek Ziober, najwięcej MVP, Jan Urban, Ryszard Staniek i Ruben Pena. No tak to wygląda, taka prawda. Derby Polski w La Liga. Jest, o, jest przyjaciel polskiej piłki, Royce Sondrenta. Zatrudniamy go dlatego, że... Ty, a dałeś kontrakty Van Amersfoortowi takie, żeby oni mogli grać? Czy ma jakieś wydaje mega się, niskie? Tak. Wydaje mi się, że tak. Royce Sondrenta, jak wiadomo, przeszłość w Polsce, grał w Kozak and Boys. Tam. Pamiętaj, Kuba, że jak już będziemy tak naprawdę na granicy, to wydamy absolutnie wszystkie pieniądze na zawodników tak. W wieku 38 lat. Czabalala, 100 milionów miesięcznie. Dobra, to jedziemy. Ja bym spróbował Łukowskiego. Tak. Tak. A na prawej kto? No na prawej, no Skóraś. Ja nie wiem, no bez Gajosa to w ogóle nie ma o czym mówić. Jest Staniek, Ziober, Urban. Ojeju, ale tridente. Grają, grają. Panowie, chłopaki. To są dobrzy ludzie, bardzo. Chcę, żebyście zagrali jak ostatnio. Okrzyki, zachęć, mentalność, pozytyw, gramy u siebie. Kurczę, to jest szansa, żeby się... Ty, oni są całkiem wysoko. Zobacz. No ale trudno, żeby nie mieli z polskim... O, jest Łukowski. Patrz, już rzuty wolne wykonuje. Ajajaj, Glikson. Czekamy na tego gola. O, Kudziam wskoczył do składu. Zobacz, za Małysza. Zmiana u wielkich Polaków. Ciekawa pierwsza połowa. 40 minuty, nic. To jest ten moment. To jest ten moment, Kuba. Ajajaj. Nie, Sergio. O, Ryszard Staniek. No niedobrze. Jacek Ziober, kurde. Trzech kupić. Tak. Ej, jest właśnie, nie. To jest sposób na oszukanie gry. Nadamy po prostu polskie przydomki wszystkim. No, to nie jest Dembele, to jest przecież Kenneth Zegubo, nie poznajecie? Dokładnie tak. Spójrzcie, jak ładnie strzela, jak Kenneth. Dobra, jest puchar. Nie będziemy oszukiwać, przecież idzie nam dobrze, grając uczciwie. Puchar, box to box, no. Binety. Zabrakło wyrzutki. Gajos to zrobi. Gajos to zrobi zaraz. Zobacz. Ale wypuścił. Ale grają. Czy był spany? Chyba tak, ty, ale co i tak. Jest? Rojas. No, ani mi się wasz. Pamiętaj, że jestem Barceloną wielką. Dobra, chyba zaliczyło. Tak jest. No i co? Gajos znowu Magic też. Tak jest. Kuba, Mierzejewski za Linettego? Nie wolno wam odpuszczać. Tak, Linetty, wiesz, spokojne wejście. Żeby go nie nadwyrężyć, dobra. Ale nie mam słów na to, jak gra Gajos. Absolutnie. Dłuższe piłki, Kalita sugeruje. I szybkie centry, dobra, okej. Okay. Polski futbol. Tak jest. Cholera jasna. Es Mierzej. Ajajaj, ale się tam wyciągnął pan Aitor Fedez. Niedobrze. To powinno wpaść. Wysokiej gigi mamy. Cyk, no, dawaj, Gajos. Jacek Ziober wpadł tam jednak. Czemu tak dziwna kamera była bardzo? Dlaczego nie prowadzimy 6-0 jak ostatnio? No właśnie. A jestem bardzo mi się podobało wtedy. Tak. Zdecydowanie przyjemniejsza była gra. Dobra. Skóraś zmieniony? Co? Grosik? A jak? Ktoś musi marnować tę sytuację. Tak jest. Grosik. Kiwiorek ma... Nie, czekaj. Ktoś. A Sobociński? Dlaczego nie gra Sobociński? Niech wejdzie Sobociński. Oczywiście. Dobra, bo Kiwiorek ma kartkę. Pyk. O, później no, złapał. Strzelał. Proszę Kiwior, bardzo. Kiwior już zwariowany trochę. Dobra, lecimy z tym. No, mówiłem już. Nie, no, powiem ci tak, Glik więcej gra tych długich piłek od Kiwiora. Nie tego oczekiwaliśmy. A, jest Bellerin, kolega Kowala. Jeszcze ostatnia akcja z Kurasia. No, zaraz schodzisz, daj się wszystko. Nie, dobrze. A nie, jeszcze jest Kuraś. No, dawaj. No, dawaj. Przez Łukowskiego, dokładnie tak. Aj, to faul, to czerwona kartka była. I to w polu karnym tak? Widziałem. No oczywiście. W polu karnym. No nic, jest jak jest. Dobra, pochwal. Panowie, jest naprawdę okej. Okay. Kurde, Lewandowski już nie ma siły. Bellerin do zmiany też. I Bellerin, dobra. Czyli tak. Stary dobry Jędrzejczyk. Aj, bez Lewandowskiego. Teodorczyk. Przy prowadzeniu 1-0. No musi odpocząć. No musi. I Jędrzejczyk tak samo. Tak jest. Obrona, tak. I co jeszcze, Dąbrowski?
To no dobra, już dobra, na czas. Nie, zmiana na czas, dobra, to dobra. Musi być tak. Weszli? Weszli. To teraz zmiana na czas. Dąbrowski za? Za Busquetsa. Nie no, wszystkich nie możemy z dobrych zjąć. Ale ma mało ma sił po prostu. No dobra. A, dobra. Nie, no, nie no to się wyjaśniło. Co? Defensywnie? Nie wiem. Chciałbym bardzo, żebyśmy to wygrali. Oni nic nie grają. Dobra, bardzo defensywnie. Jakie XG? 600. Jeden no, strzał, no, ale niecelny. No, dobra, 3 punkty. Znowu kolejny tydzień. Camp Nou będzie się męczyć z nami. Doskonała ja informacja dla Korony Kielce, która może spodziewać się wielu kolejnych transferów zimą. Jestem wdzięczny, że Okiel się nie skreślił. Przyznałem Bellerin. Tak, było duże ryzyko. Hector przyznał, oglądając naszą politykę transferową, że może dostać wilczy bilet, ale przyjaźń z Kowalem cenniejsza niż wszystko. Jestem w stanie sobie wyobrazić Bellerina kontuzjowanego, który patrzy, kurde, ten Jędrzejczyk to ma ten wyrzut. Ja pierdykam, ale rzucił ten out. A jak na wyjeździe? No, powiem tak. Za Ajaxem biorę wszystko. Ale potem Girona, 18 miejsce. Mogliśmy dostać trudniejszy terminarz. Rozgrywki grupowe są na półmetku. Moim celem jest zawsze zwycięstwo. Tak jest. Busquets dostanie wolne? Tak, dostanie wolne. No, najważniejszy mecz za Ajaxem. Ajax wygrał z Olympiakosem 5-0. To dużo. O, to dużo. Stasiak kontuzjowany, rana cięta uda. Michał, gdzie ty byłeś? Wyjazd do Amsterdamu. Nadszedł dzień dzisiejszy. Powiem ci tak, miejmy ten mecz już z głowy. Ewentualnie puchar za Grosickiego, Kiwior na lewej obronie i Sobociński na środek. Ale wymyśliłeś ładnie, dobra. Dobra, a jak się, bój się, ale... Tak, stały pressing na Tadiciu. Stały pressing na wszystkich. Ale zobacz, mają Wiedźmina, Remko, Spazweri. O kurczę, to jest szansa, to jest szansa. My 4 puste miejsca na ławce rezerwowej. Ziomb strachu ogarnął trenera Ajaxu. Nie mamy nic do stracenia. Tak, chłopcy, grajmy na luzie, nic nie musicie. Dobra, piękna brawa dla mistrzów. Dobra. Okrzyki. Jeszcze nie przegrywamy. Zachęć. To jest ostrożnie. Ostrożnie? O kurczę. Czy co? Pozytywnie? Nie, ostrożnie. Nie, no, nie no. Ostrożnie. Oni nie, liczę, że Dinamo urwie punkty Olympiakosowi. To jest nasza największa nadzieja. Może coś w poleceniach za... A nie, coś tam się dzieje. Nie no, dobrze gramy ostatnio, nie ma co kombinować, nie? Zachęć. Ajajaj. No Tadić miał być kryty krótko. Dlaczego go zostawili samego tutaj? Przy dorzucie ze stałego fragmentu. Dobra, jest Połudzian. Mariusz pierwszy w kulach. Tak jest, w końcu, po tylu latach. Ale wykop. Ale gol. Bramka, gol. To jest szansa. Z gol. Mariusz oddaje strzały po prostu wykopami. Ej, trzeba dodać mu polecenie. Strzały z każdej strzały pozycji. Strzały z każdej pozycji, zdecydowanie. Kurde. Mają Grealisha, o nie. Nie, no. No. Zobacz, Grealish. Nie mamy szans w tym meczu, żadnych. No nie, nie mamy. No Bellerin, nie, jeszcze Bellerin. Ja nie mogę. Bellerin został. Nasz najlepszy zawodnik poza Lewandowskim. Nie no, ten Grealish mnie tutaj martwi. Znaczy, tu trzeba liczyć na dobry bilans bramkowy. Olympiakos przegrał 0-5. No tak, tak? W sumie tak. 0-3 będzie dobrą wiadomością. Także już jesteśmy wygrani. I Olympiakos gubi punkty z Dynamem możliwe. Na razie, to jest ważna informacja. Kurde, to można by było nawet... Patrz, Skulać wykonuje rzut wolny? Kamil, glik, Kamil. To się nie zdarzyło, ale pamiętaj, prowadziliśmy też z Olympiakosem. Ale mamy gola, ale mamy gola. To jest dużo więcej niż się spodziewałem od tego meczu. Skóraś, Glik, no nie wierzę. Atmosferka. Kurde, na tych wskaźnikach widać, jaka jest atmosfera w szatni. I tym Polska Barcelona wygrywa. O, oj, ale nie nadążył. Ale posiadaniem prawych obrońców też by mogła. O, Gajos, no niestety. Co? Przecież to było czyste wejście. Co wy tutaj? Ale nie, no, kręcą nas. Co, ja zauważyłem w tak FM-ie, że jak drużyna dużo słabsza wychodzi na prowadzenie, to FM jednak, nie no, przesada. Trzeba w przeciągu pięciu minut to odwrócić. Ej. Dobra, ale Pudzianowski zasłania pół bramki, spokojnie. Ajajajaja, ale akurat nie to pół, w które strzelił Tadić. Nie no, dobra, 40 minut remis w Amsterdamie, tak, to jest naprawdę świetny wynik. Tak. Nie mogliśmy sądzić, że coś takiego się przytrafi. No, chyba, że jednak... Remis do przerwy? Przegrywać. Tam. Taylor, panie. Taylor to była Elizabeth. Mhm. Puchacz na tym skrzydełku jednak nie najlepiej. Na nie za dużo tam się dzieje faktycznie. Dobra, panowie. Artur Jędrzejczyk za niepokojeniem. To jest jednak serce tej szatni. Wiem, że jesteśmy skazywani na pożarcie. Tak. Ale zagrajcie tak, żeby... Puchacz zainspirowany. Nie graliście tak źle. Dalej. I Lewandowski, co ja ci mogę powiedzieć? Robert. Chłopie, jesteś sam. Nic, nikt ci nie pomoże. Baw się dobrze, zagraj tak na ludzi. Tak jest. Robert, nie będziesz miał za dużo piłki w tym meczu. Jakie my mamy tutaj? Puchacza można zmienić ewentualnie. Tylko na kogo? Na Grosickiego?
To jest jedyna zmiana. Dobra, to jeszcze chwilę, nie chcę pogra. Ale no nic nie gra faktycznie ten puchacz. Teraz mam blankie mordy. Przez puchacza, proszę bardzo. No dobieg do tej piłki. To jest już dużo. No, dawaj, skóraś. Na lewego. Aj, Gajos, Remko. Z pierwszej. 40-letni Remko Pazmer. Maciej, jak mogłeś mi to zrobić? To jest sztylet w serce. Spokojnie, rzut mamy mocną obronę. I strata na drugą bramkę. Mamy mocną obronę, nic się nie bój. Oj, Maciej. Kurde. Jak już takie gwiazdy zespołu jak Maciej i Gajos. Patrz, Dynamo prowadzi. Ależ piękna sytuacja. Albo i zła, bo my jeszcze gramy z Dynamo na wyjeździe. Nie, Dynamo... spokojnie. Dynamo to jest przeszłość. Jest załatwione. Błąd załatwił. O Jezu, Mariusz, człowieku. Mariusz Pudzianowski. Strzał z 65 metrów. Nie, no co on zrobił? Dlaczego to się wydarzyło w ogóle? Dobra, zmiany trzeba jakieś. Trzeba zmiany. Za puchacza Łukowski. Jak mogliśmy o nim zapomnieć? Odwrócony skrzydłowy. Do środka ktoś już za tego Gajosa? A może Zalewski już? No może. Kurde, no nie wiem, sam teraz się waham. Skóra się ogarnia akurat. A czy bardziej patrzę, czy on może zagrać tutaj? No to nie może. Kto na dyszce może? Linetty? O, może. No, no. Wysujęty rozgrywający, proszę bardzo, może tu szarpnie. I za Gajosa teraz no co? No chyba trzeba tego Dąbrowskiego. No Gajos dzisiaj absolutnie pod formą. Dobra, Łukowski? Nie ma świętych krów. Nawet tacy piłkarze tak, jak Gajos, kapitanowie nawet zespołu, nie mogą czuć się pewni. Kiedy chyba? Dobra, jest okej. Okay. Jak coś, to potem Zalewski wejdzie za Skurasia i się zamienią stronami. Dobra. Ale będzie. Dobra, odrabiamy stratę w Amsterdamie. Taki jest cel na ostatnie 30 minut. Ale mamy drugie miejsce w tabeli. Mamy najlepsze gole z tej trójki. Mamy dwa celne strzały w tym meczu. O, i Kiwior. I Kiwiorek. I Linetty. Tego. I Kiwiorek. Ajajaj. I kontra. Ajajaj, niedobrze. Bergwin, na twoim miejscu bym strzelał. Mariusz dzisiaj jest niedysponowany. Nie, dobra, złapał. Jest okej. Strzelaj, Mariusz. O nie, Olympiakos remisuje. No ale kurde, to i tak. Nie dodaliśmy mu. Mariusz Pudzianowski. Więcej dryblu, polecenia, tak jest. Polecenia, więcej dryblu. Ostrzejsze wślizgi. Zdecydowanie. Bezpośredniość podań. Kurde, nie ma strzałów z każdej pozycji. No trudno, okej. Okay. Zdarza się. Gramy dalej. Olympiakos wyrównał, ale to i tak, no wiesz, jak ogolimy Dynamo... Chyba, już... że jednak wygrają. No chyba, że wygrają. Wtedy źle. Miękkie dośrodkowania, okej, okay, mogą być. Co, Grosicki? Grosik time? Chyba, już tu nic się nie da zrobić. Czy Zalewski? Zalewski, tak, masz rację. Tam jest bardzo niebezpieczny rzut wolny. Nie wiem, czy chcę kończyć tę zmianę. Chyba to się dokona bez ciebie. Dobra, może lepiej, że tego nie widzieliśmy. No zobacz, prowadziliśmy w obu tych meczach. I z Olympiakosem, i z Ajaxem. No. Tak, kontynuować. Tak, teraz to już. Dobra, panowie. To by nic nie dało. Offense. Teraz odrabiamy. Już, przy 3-1. Dopiero teraz ruszamy do ataku. Kurde. Ale drobi Sobociński. Ale piła. Dobrze. No, dawaj Nikola. Szartą. Dobrze, że wróci. Naszym celem była liga. Tak, dokładnie. Chyba, że gramy w lidze, to wtedy naszym celem. Ale Zalewski to jest jednak wzmocnienie. No, dobrze, że wyzdrowiał. Karol, a jakby jeszcze Hamsik był zdrowy? Patrz, Karol na 3-2. A gole mogą się liczyć. Karol na dyszce, to jest opcja, nie? No, zwłaszcza pod nieobecność Hamsika, którego ściągnęliśmy po to, żeby grał. Że był kontuzjowany jak to. 3 miesiące parucha złamał. Nie, no 3-2 nie jest złe, tak jest prawda. No nie było to łatwe, Naszym celem jest utrzymanie się w Lidze Mistrzów. Panowie, nie jestem zadowolony z waszej postawy, ale... Ale tak naprawdę to jestem. Z pewnością nie lubi pan, gdy pan zespół traci bramki. Nie, uwielbiam. Fatalna postawa, przygnębiająca porażka. Czy wierzy pan, że Jan Sobociński... Jan Sobuć odpierdolta się od nas, od mojego Janka i od nas. Jak ten Olympiakos zremisował? Dobrze. Kurde, nie, tak no będzie. Nie, są szanse. Nie najgorzej. Mamy Olympiakos u siebie, mamy wyjazd z Dynamem. Jeśli Ajax nie zacznie nagle gubić punktów, to może się udać. No kurde, ty, robimy to. I teraz Girona, 18 miejsce w La Liga. Atak na szczyt. Na lewą stronę na pewno nie Mierzejewski. No nie, co on tam nie umie biegać. Skóraś na prawą, jak zawsze. I Łukowski? Tak, kameralnie gra, jest cały czas zestresowany. Dobra, puchacze, jest okej, okay, wszystko jest. Ekipa w komplecie. I panowie, oszczędzajcie się, bo zaraz Ajax. Niska porażka to nowe zwycięstwo. Stały pressing na Romeu. Kogoś mają ciekawego? To nie Stuaniego. Christian Stuani. I Valery jest. I Riquelme, o nie, Riquelme to już niedobrze. Panowie,
Media od dawna się was czepiają. Teraz no tak, dokładnie. Pokażcie tak. Im, że jesteście w stanie ograć 18 zespół La Liga, który chyba zdobył punkt w tym sezonie. Wszystko przez te media. No, jesteśmy ciężkie w top 4. Przed nami. Jeśli utrzymamy remis, będziemy w top 4. Po 9 kolejkach. To dużo. Ej, zobacz, nie mamy dużej straty wcale do Realu i do Atletico. Tylko oni grają mecz mniej. No tak. I właśnie nam... Pudzian fruwa. Ja nie mogę. Biorąc pod uwagę, co za Ajaxem zmajstrował, to jest postęp, jest postęp. Tak, tak, tak. Znaczy, to nie jest wysoko, wiesz, zawieszona poprzeczka. Nie wpuszczanie strzału z połowy. Złapał, dobrze. To jest radość. Każdy złapany strzał to jest radość. Zachęć. Albo mam mentalność ostrożną, trzeba pozytywnie. Czemu oni ciągle atakują? Już na drugą stronę teraz. Dopiero zaatakowali na tamtą stronę. To jest błąd. Niedobrze. Pół godziny za nami. Barcelona. Nie, ma dwa cenne strzały, jest okej. Okay. Ale myślałem, że będzie to lepiej wyglądać. Z 18 to 7-0 nas zmyliło. Tak, dokładnie. Dobra, podania w pole karne, macie rację. Jest coś dla nas może? Czy kontra? Nie, spoko. Prez wysoki, bardzo wysoki, nawet co on robi? Drobił jednak kontra dla nich. No niedobrze, gramy u siebie. Panowie, te trzy mecze domowe to miały być 9 punktów. Uff. No niedobrze. Powiem tak, pan Karol Linetti do zmiany. Nie jestem zadowolony. Co wygracie? Ambicji nie macie. Musisz zmienić dla nas ten mecz, panie Robercie. Zmieńmy. Pan Karol Mierzyński za Karola. A Linetti tak samo gra faktycznie? No, słabo. Najgorszy na boisku Kuba. To Figo. Figo i nadychę. Okej. Okay. Ostatnio Figo nawet gola strzelił przecież. Pyk. Kto tu jeszcze jest ciekawy? Może jednak ten Łukowski niech zejdzie. Czy to jest czas, żeby Nikolą zagrać? No ale go połamiemy przed Ajaxem. Dobra, nie gra Grosik w takim razie. I lecimy z tym tematem. Okrzyk jeszcze. Pyk. Kurwa, nic to nie dało. To by nic nie dało jednak. Sytuacja. Odbierz. Bardzo odbierz słabych to. Odbierz. Bardzo słaby. Dlaczego nam tak nie idzie? Dobra, jest. Ojeju. Ale to był strzał. To było dobre. Znowu miałby Gajos asystę. Dobra, ofensywny. Jest Starzyński. Nie, o Figo ze stojącej piłki to wiąże krawat. Jednak znowu ich akcja? Nie, jest. Puchacz. Sergio. Busquets, zrób proszę. Zrób coś, chłopaku. No, zarzucaj, puchacz, już zarzucaj, no. Ze strzałem? Nie, no to jest. To jest takie... nasza pierwsza akcja? Strzał Gajosa z 30 metrów? Jest takie wszystko. Panowie, szanujcie się. No nawet nie ma koło wpuścić i gdzie? To macie, no przegramy ten mecz. No, na to wygląda. Lewy. Nie, jest lewy. Puszczę piłkę gdzie jest i biegnie. To jest prosta strategia. Podajesz Kamilowi, on biegnie. To jest wszystko. Nie, my jesteśmy Barcelona, my musimy poszanować. Ale Kiwior to ma tą grę piłką naprawdę niesamowitą. A jeszcze Pudzian, tak? Strzał, ze strzałem. Spokojnie, patrz jak dziergamy. Pyk, Starzyński, cyk. To już 17 podań ma ta akcja. Kiwior, dobra, długa piłka. Ciach. Nie, puchacz to musi odpalić. Sergio, jest Kamil, no i tak, jest Kamil. Mamy to. Turbo ze strzałem. Jest, to jest gol. Santiago Bueno. Zerowego kąta. Zlitował się. Santiago Buenem. Pan obrońca się zlitował. Po to chcieliśmy Kamila, żeby dał ten magic touch. Ale patrz, jakie uśpiliśmy ich czujność. Santiago Bueno po prostu już drzemał, bo to jakieś 15 podań. Ośmieszony Kamilem Grosickim. Zastanawiam się, co Grosik chce osiągnąć strzelając z tej pozycji. Dobra. Jadziemy. Mamy podmęczonego Bellerina i Sergio. Pytanie, statystyki coś... pokazują, że kontrolujemy grę. Bardzo kontrolujemy, zdecydowanie. Ja tu nic nie widzę poza kontrolą, to prawda. Jan Kłodo. Chyba, że oni zaczynają biec, to wtedy robi się sytuacja. A nie, Starzyński z powrotem, to niedobrze. Figo popchnął typa. Zdenerwował się. Sędzia ma to w dupie po prostu. Starzyński rozrzędza karczemne awantury na boisku. To jest Starzyński gówniarz zasrany. Nie mogę wypisać tak faulu. No, dlaczego? Nie. Puchacz, co? Czerwona faul? Kartka. Aj, puchacz, czerwona. No trudno. Dobra, trzeba bronić. Kuba. Zalewskiego wpuszczamy na lewą obronę w takim wypadku. Dobra, za Starzyńskiego? Znaczy, czy tam za Gajosa? No, żeby wiesz... Nie, Starzyński już swoje zrobił. To prawda. Przed zrobił swoje elegancko. Boczny wsunięty obrońca, ale już obrona. Dobra, mamy też podmęczonych graczy. Czy coś robimy, czy zostawiam? Bo to są dobrzy gracze. Bellerin i Busquets. Czekaj, trzeba zwierz. Tak do obrony się cofnąć. Gettinger za Grosickiego. Nie, Grosik dał radę. Pamiętaj, że strzelił gola Buenem. Czekaj, dużo. Wiem, dobra. Wiem, co robimy. No. Grosik gdzie może jeszcze grać? Tylko tu. Kurde, niedobrze. Bo byśmy zrobili tak. Aż tak? I tak. Tylko, no. I teraz patrz.
Zalewski idzie tu, Kiwior na boczek i Sobociński tu. I te pół godziny może wytrwamy. No to kombinuję. Ja się już pogubiłem, więc nie wiem. Kurde, no ale nie chcę Grosickiego zdejmować. Dobra, zostaw Kamila, zostaw Kamila. Dobra, no to nie. Ale to, no. To cofam zmiany. To chodzi tak, tylko o to, że w takim razie Zalewski na obronę. Zalewski na obronę. I to wszystko. No, bo tak to bym cofnął wszystkich i zagrał, wiesz, Zalewskim tu, Skurasiem tu, tu no, Kiwior, tu Sobociński. Ale dobra, to jeszcze podtrzymamy. Na ostatni kwadrans tak zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Mentalność bardzo defensywna. Tak, my graliśmy ofensywną teraz, to może też to było za dużo. Pochwal. Chyba dobrze, dobra jest ta Girona jednak. Nigdy się nie spodziewałem, że ta Girona jest taka dobra. Nikt mi nie powiedział. To Pucharowicz prawie, że. Dobra, jest, elegancko. Ale my już wykopujemy tak całkiem. Nie za głęboko, Kuba? Do przodu. No dobra, to ostrożnie. Proszę. Zalewski wykopie? Nie, Kamil, Grosicki, proszę, Kamil podał biegnie. Do boku. Tam nikogo nie było, więc pobiegł po prostu. Gajos. No, a przydałby się drugi gol. Patrz, Kamil. Przydałby się drugi gol. Ale nie, no lewy, no. Co Grosicki skonstruuje, to lewy z Partoli. No jak to może być? Ale Kamil najlepszy mecz w Barce. Zdecydowanie. No. Nie jest to też wysoko zawieszona poprzeczka, bo do tej pory strzelał z Kajora po trybunach. Ale niech mu będzie. Patrz, zdarzało się. Wykonuje. A, podpowiada Kalita. Teodorczyk za lewego. Dobry pomysł. Z pewnością. Mirek. Na czas, Grosicki. To nie jest zły pomysł. I kolejny rzut rożny. Polecenia. Kamil, idź wolno. Grasz tak, często. Tu już nie ma, panowie. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Kurde. O. No, dawaj, lewy. Przydaj się na coś. 15 goli to zdecydowanie za mało. Zmarnowałeś sytuację stworzoną przez Grosika. Musisz to po prostu się odkuć. Ale gra na czas. Stój tak do końca meczu, chłopaku. Miśniewicza by się nie posłuchał. A, ten Juan Carlos. Jednak co król, to król. Kto wykonuje teraz? Kamil. Nie, powinien biec Pudzianowski, żeby długo, tak powoli. Wykonuje. Dobrze, ale pielęgnuje, majestatycznie. Tak. Jeszcze tak, powinien piłkę poprawić, zdecydowanie. Dmuchnij tam troszkę na nią jeszcze. Jeszcze, wolniej. Jeszcze nie. Kamil, spokojnie. Sekundy płyną. Czas jest sprzymierzeńcem. Ale czekaj, czy dostaniesz żółtą kartkę w końcu. A, jest. Jest, Michał Skóraś. Czy spalony? Spalony, machnął chyba. Kurczę, no. Patrz, jak Skóraś poszedł tam bić sędziego. Czy to był offside? Chyba nie, chyba gol. Weryfikacja. Jest! No Kamil Grosicki, to jest jego mecz. Dobra, zmiany jakieś? Zaraz ten Ajax mamy. Tak jest, dobra. Teodorczyk. Tak. Bellerin tak. Na pewno schodzi. I Teodorczyk. Dąbrowski za Busquetsa. Już tak naprawdę gramy. To już chyba nie mam. Dobra, to gramy. Może być. Dobra, a jeszcze delikatna asy... W dziesiątkę gram, pamiętaj. No ale Kamil to wiesz, to jest... Nie, zostaw Kamila tam wyżej. Dobra. Nie gra. Okej. Okay, tak Skóraś tu może grać? Dobra, może. Nie, no ale Kamil nie zostanie wybranym najlepszym piłkarzem jesieni La Liga po tym meczu, to ja nie wiem. Co to chyba jest? To jest choinka znaleziona na śmietniku. Bo w sumie to jest obrona, Jędrzejczyk. Tradycyjny. Jędrzejczyk, stój w bramce. Glik, tradycyjny, obrona, Kiwior. Bij po autach. Obrona. Dobra. Pudzianowski, bramkarz, obrona. Zdecydowanie, tak jest. Teodorczyk, obrona. Odgrywający wsparcie. Tak jest. Dobra. I tylko Grosicki jako wolny elektron. Bardzo defensywnie, cyk i bronimy panowie. Mamy to. Patrz, no zrównaliśmy się punktami za Atletico i Realem. Kolejne ligowe zwycięstwa z bardzo mocnymi zespołami. Dłonie na biodrach. Dobra robota, panowie. Solidna wygrana. A pochwal Grosickiego po tym meczu. Dobry mecz Starzyńskiego. Dobre 15 minut i wędka. Sawicka, świetnie. Lewandowski, temat rozmowy, pochwal. O, Pazdan i Malarczyk słabo trenują. Ciekawe dlaczego. Zapomnieliśmy, że istnieją. Co tu robisz? Pokaż palcem. Michał Pazdan, kim tam ty cię. Ty grałeś w reprezentacji. Ty jesteś tym wesołym, łysym polskim obrońcą z Euro. Pochwal treningi Puchacza, obejmij ramieniem, tak jest. Dobry. I co mówisz, żeby pochwalić się Grosickiego tak, za to? Tak, za ten mecz, tak, należy mu się. Kamil Grosicki, piłkarz meczu, interakcja, temat rozmowy, pochwal piłkarza, pochwal ostatni mecz, obejmij ramieniem. Stwarzałeś mnóstwo sytuacji. Ajax u siebie. Żuram zwolniony spod Beskidzia? Oj, ale korci. Wyraźnie zainteresowany, złóż szpona, nie obracę. A czemu zwolnili go? A, bo walczy o utrzymanie w pierwszej lidze.
Przyjacielu, przyjacielu! Nie kuście, nie kuście, diabły! Wrócimy do tematu, wrócimy. A jak tam się w Ekstraklasie kręci? Korona cały czas. Ja, chyba to zmierza w kierunku korony, Kuba. Ty, Lechia jest bez trenera. Na razie to jesteśmy tak dużo lepiej na midzie w Barcelewence niż zakładaliśmy. Zagrali wszyscy? Zagrali. Dobra, zagrali wszyscy, można otworzyć tabelę. Zagrali wszyscy z góry tabeli i jesteśmy na trzecim miejscu. Proszę bardzo, przed Walencją, proszę to zobaczyć. I tylko 3 punkty do Realu i Atletico. Nikola Zalewski, asysty. Gajos na pewno jest po prostu, już się nie łapie. Nie, zobacz, Real przegrał z Sewillą, Atletico przegrał z Elche, a my ze Spaniolem i z Sewillą, także wcale no, nie tak, ten. Tak. Walencja się gubiła. Nasze szanse na utrzymanie rosną, to prawda. Tak, tak. Raczej pamiętajmy, tak, że wielu piłkarzy ma wypłacane jakieś horrendalne premie za utrzymanie w lidze. Tak naprawdę, Kuba, mecz z Ajaxem, meczem z Ajaxem, ale powinniśmy oglądać w tym czasie mecz Dynamo z Olympiakosem. Tam się dzieją rzeczy ważne. O, Royston. Zerwanie mięśni grzbietu. Nawet nie wiedziałem, że da się to zrobić. Na pewno gdzieś poszedł w miasto ze Stasiakiem. Stasiak rana kłuta, dręte, naciągnięty grzbiet. Skórać do składu, to na pewno. I teraz pytanie, czy Zalewski na lewej obronie i gramy Grosickim na wysoko, czy jednak no Zalewski z przodu to jest Zalewski z przodu? Linety Dyszka, korcicie? No właśnie korci, ale dobra, to jak nie będzie szło, czyli od jakiejś 8 minuty. Okay. Dobra, Gajos. Gajos, Dąbrowski jest dobry, ale no nikt nie mógł przewidzieć aż tak znakomitej formy Gajos. Dobra, panowie, musicie zanotować taki wynik, żeby Olympiakos nas nie odstały za bardzo w tabeli. No. Media od dawna się was czepiają, tak jest. Trzeba zbudować obrażoną stację. Ajax to jest przyszłość, ale być może to nie jest teraźniejszość. Dusan Tadić. Nie mam żadnego pomysłu na zatrzymanie Tadicia. Dusan jest dobry. Tadić, no po prostu liczę, że dzisiaj nie wyjdzie mu wszystko tak jak ostatnio. Oby miał gorszy dzień. Tak, to jest nasza nadzieja. Ależ oprawa tej Ligi Mistrzów. Klik kapitanem, o to chodzi. To się nie może nie udać. Dobra, jest remis. Zachęć. Po 2 minutach mamy remis. Pozytywnie, nie ma co, gramy u siebie. Tak jest. Olympiakos jeszcze nie wygrywa z Dynamem. To jest bardzo ważny aspekt naszego sukcesu. W XG niewiele. Możemy zrobić nowy okrzyk. To jest cenne. Jaki? Jest. Znaczy, no coś zrobić. Okej, okay, jakikolwiek. Linety, Kiwior. No dobry ten skład jest. Powiem ci tak, mamy Zielińskiego w zimą i idziemy po triumf. Ale wiesz, że próbowaliśmy kupić Zielińskiego za 250 milionów i nie udało się? Może wymienimy na Gawiego. Może. Karny? Co? Znowu karny? Nie. No, uff. Koń. Chyba, że jakiś wart. Glik, pewna interwencja. Kiwior, ale pressing wysoko, mają, wysoko grają chłopaki. Ale my mamy, w sensie, proszę, mamy Gajosa. Glika, mamy Gajosa. Ale Gajos ma naprawdę dobre podanie. Nikola, ale grają, Nikola. Ale grają. I Linetti, ajajaj. No i tak nie będzie piękniejszej bramki niż jak Grosicki strzelił. O, no, no. Lewy do pustaka, no chłopaku. No. Yes, ale wtoczył, ledwo, ale wtoczył. Znowu prowadzimy. To niedobrze, za szybko, to jest to. Co tu się w ogóle zdarzyło? Pojawia się element nadziei. Bergwijn źle podał i Lewandowski... A, bo widzisz, Remko. Myślał, że Remko jeszcze się porusza jak wtedy, kiedy był w Szkole Wiedźminów. Zapomniał, że Remko już po prostu prowadzi tę Szkołę Wiedźminów, że nie możesz pewnych reakcji wymagać. Z doświadczeniem tak, ale... Nie dopił wilgi niestety, a bez dopitej wilgi Remko jak już się porusza, to już jest zmęczony. Dobra, jesteśmy nad Olympiakosem. Jeszcze jakby Dynamo strzelił gola... To już było naprawdę elegancko. Zwłaszcza, że jeszcze pamiętajmy, Ajax będzie grał z Olympiakosem. Laga na Skurasia. Mamy kontrę. Skuraś nie przyjął, ale na szczęście trawa zatrzymała piłkę. Mury grają z nami. Zalewski. No, dawaj Nikola. Pokaż, że... O nie, Kamil, wchodzisz. Ja rozumiem, że Remko jest stary, ale to bez przesady. To nie znaczy, że będzie wpuszczał piłki jak Pudzianowski. Ale ma wykop. Chyba jednak dopił. A może to jednak Gajos tutaj musiał rozegrać. Fajnie, jakby Timber sfaulował i dostał czerwoną kartkę. Byłoby trochę łatwiej. Gajos. Maciej Gajos. Magic Touch. Taki ma pseudonim w całej Katalonii. Magic Touch, Maciej Gajos. 2-0. Wiesz co, jak sobie myślę, że te fajniejsze z Barcony, że w rzeczywistym świecie nie potrafili wyjść z grupy w Lidze Mistrzów. I to jeszcze mając Inter. Nie chwalmy dnia. Olympiakos 5 punktów. Na razie wszystko wygląda dobrze. Patrz, uwierzył siebie puchacz. Ale z tym Gajosem to naprawdę, to jest najpiękniejsze rzecz, jakie się w życiu wydarzyło. Tak. Ja nie słyszałem o piękniejszej historii. Oglądałem kilka wesołych filmów, widziałem Pamiętnik. Forresta Gumpa, ale nic bardziej romantycznego niż historia Macieja Gajosa w Barcelewiance się nie zdarzy. Za Skurasia, Grosicki? Czy za Zalewskiego? Zobacz, mam mało sił Zalewski. To jeszcze niech pobiegałem, do 67. No Zalewski gra dobrze. Patrz, Ajax jeden celny strzał, nie istnieją. To co, Kamil? Do 67. Dobrze. Czyli co? Grosicki za tak jest. Zalewskiego, tak? No tak mi się wydaje, z tej lewej tam mu lepiej trochę poszło. A Skóra się ogarnia.
Czy korci cię jakiś Łukowski albo Sobociński? Nie, patrzę koło tutaj zacząć oszczędzać. No nie są jacyś zmęczeni bardzo. Puchaczy trochę. To jest, no to... To Kiwior, taka roszada, no i... Tak, i Sobociński. I Sobociński, proszę bardzo. Nie, no kurde. Dobra, ale to jest Ajax. Remis będzie teraz niedosytem, pamiętaj. Nie no, jest nam bardzo potrzebne zwycięstwo. Bardzo jest nam potrzebne zwycięstwo. Grosicki Tadiciem strzela gola teraz. Tego potrzeba. Lewandowski już ledwo żyje. I Bellerin też. Oszczędzamy ostatnie 10 minut? Nie, za długo. Ostatnie 7 minut. Trzeba zdjąć Sergio, trzeba zdjąć lewego. Pokazać im. Gdzie raki zimują? Patrz Kiwior, ja nie mogę, ale będzie asysta Kiwiora. Co ten Kiwior wyczynia? Nie, jednak nie. Zmęczony Lewandowski. No, tak, jakby był świeży. To był Sobiech Tajem. O nie, Kudos. Czarnoskóry skrzydłowy. O, Gajos głową, asysta. Wróg rasowy, dobrze. Jest to będzie asysta strzelaj. Gajosa. Strzelaj! To będzie asysta Gajosa, trzech czasów. Nie, lewy zmęczony. Mówiłem, strzelaj. Przechwyt Grosickiego. Ajajaj, jakby to zajwanił, to było dobrze. Co, zmiany? Tak. Dobra. Ostatnie zmiany. Czyli do taku. Tak, już tutaj to wiesz. Odgrywając. I Dąbrowski za Busquetsa. Tak? A nie tak, Bellerin? Zmęczony jest. No dobra, może być też Bellerin. Jędza. Tradycyjny boczny obrońca, tak jest. Nie przekracza linii środkowej. Defensywna? Oczywiście, będzie musisz namawiać na defensywne granie. No, no boję się, że taka końcówka będzie... Ale nie, Mario, tak jest. Jak na Zawiszy możesz polegać. Dobra, Busquets i Gajos faktycznie ale to jest dobry mecz, 15 strzałów. No kurde, ponad 2 XG, naprawdę ich cisnęliśmy. Grosicki wygrywa główki. Deli Blind. O, jest ten Grealish cały. Śmieszny. Bas, no już chyba nie zdążą chłopaki. Nie, no dwóch nie, Honorowa. Jedną mogą wrzucić, ale Tadić. Weź go kopnij. Sergio. Gajos poważnie. Ale Busquets się bawi. Jędza. Tak, do tyłu, tak jest, nie ma co, bez kombinacji. O, Karol jest na boisku. To dobrze. On rozbił atak. Ja się martwiłem, gdzie on jest. Czy on zaginął gdzieś ze Stasiakiem i Drentem po Barcelonie. Kazamatach. Co to jakiś Enes Unal. Idziemy po Ligę Mistrzów. Idziemy po Ligę Mistrzów, kurwa. Po prostu. Na czas. Mariusz, nie spiesz się. Spiesz się powoli. Rozumiem. Tak, zmarnuję jeszcze trochę czasu. Tu się rozciąga Jędrzejczyk. Bierze ten. Dobra, zaratniemy. Sergio. Jeszcze Kamil. Na czas, do chorągiewki. No. Jakby jeszcze Teodorczyk dołożył na 3-0. Naprawdę pięknie. Dobra, finish. I mamy to. Solidna wygrana. Trzecie miejsce w lidze. W Lidze Mistrzów kurs na awans. Tyle w dzisiejszym odcinku. Pokażmy jeszcze tabelę. Jeśli chodzi o La Liga, trzecie miejsce, 17 punktów w 9 meczach. I jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, 6 punktów w 4 meczach. No i Dinamo przed nami, Olympiakos. Barcelowianka, to jest the real deal. Idziemy po wszystko. Idziemy po wszystko, po podwójną koronę. Dozo.